Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj zjawiłem się po wyniki badań, chcę Państwu powiedzieć, może ktoś z Państwa jest ciekawy, jak się skończyła historia po tym miesięcznym eksperymencie, kiedy miałem bardzo słabe wyniki badań wątroby. Powiem Państwu tak, jak przyszedłem, okazało się, że próbka krwi, na której miała być zbadana morfologia, okazało się, że tam był skrzep, więc tego nie zbadali. No, powiem Państwu, że się podłamałem, bo tak, krwiak olbrzymi w lewym zgięciu łokcia mam, bo były problemy z wbijaniem się, pani się chyba ze 2 czy 3 razy wbijała. No, na prawym ręku mniejszy siniak, ale też był. A ja z doświadczenia wiem, że w okresie tygodnia, jeśli się wbija w ten sam punkt, to cholernie boli. Samo wkłucie bardzo boli. No ale dobra, pani mi powiedziała, żebym w piątek przyszedł, jak siniaki już trochę się zmniejszą, ale ponieważ się skończyła ta przysięga, a ja idę w tango, to w piątek, to ja na poranne badania nie mam mowy, żebym przyszedł stan o 12 albo 1. Także idę w tango, szanowni państwo. No niestety, no, idę w tango parę dni i chyba znowu zrobię taką przysięgę. Tak więc oddałem dzisiaj krew, mało tego, oddałem mocz, ale musiałem poczekać pół godziny, bo akurat jak zawsze gdzieś wychodzę, muszę się wysikać. Muszę być absolutnie pusty. Najgorzej jest, jak jakąś herbatę wypiję, bo przez jakieś pół godziny w ogóle nic mi się nie chce, nawet naciskam parę kropel, jest ambrozji, nektaru, Sprite'a, parę kropli Sprite'a i tak gdzieś tak, chyba nie liczyłem jakoś specjalnie, tak 40 parę minut, w ogóle bach, pełny pęcherz mam, to jest okropne, gdzieś muszę jechać czy coś, ale już wiem, że to tak działa, no ale ze stresu jak gdzieś mam wyjść, no to mi zawsze zasycha w ustach, więc no jest z tym problem. Ale dobra, no coś tam się uzbierało. Także dałem jeszcze, bo zapomniałem, mocz do analizy. Panele pokarmowe będą za około tydzień, będę musiał dzwonić. Ale powiem Państwu, że nigdy, nigdy przenigdy w całym swoim życiu, Fiona, cichutko, zaraz tam porządek zrobię, nigdy przenigdy nie miałem tak dobrych wyników badań. Badania zostawiłem na dole, przeczytam Państwu, bo rodzicom wysłałem maila. Komóreczki. Zobaczcie, jaka to technologia jest. Niesamowite. Robię zdjęcia, na przykład z tatą gadam. Coś tacie opowiadam. Robię zdjęcie smartfonem, wysyłam mu w czasie rozmowy na maila. Niesamowite to jest po prostu. To, co to się porobiło za moich czasów, to takich rzeczy nie było. Przeczytam Państwu. Aspat 29, ALAT 49,4, gamma GT 33,4, fosfataza alkaliczna 65, albumina 5,02, bilirubina całkowita 1,34. No niby norma jest do 1,2, ale ja chyba ponad 2 miałem ostatnio. No cholesterol za duży, ale to podobno jest dobrze. No trójglicerydy mam wywalone. 229, norma do 150. A powiem Państwu, bardzo dobre wyniki mam CRP. CRP mam 0,6, tylko nie zrobiłem zdjęcia, nie mam tutaj. To jest bardzo dobry wynik, Szanowni Państwo. A nie, mam, przeczytam Państwu. Poziom kretyniny. Poziom kretyniny to ja mam duży. Kreatynina M37, wynik 1, norma 0,67 do 1,17. EGFR, nie wiem co to jest, 83. Wartości referencyjne ponad 60. Wzór nie może być stosowany dla małych dzieci, osób bardzo otyłych, wyniszczonych, chorych po amputacjach, bla, 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 bla. CRP 0,60, norm 0,60. Norma od 0 do 5, elektrolity super, sód, potas, chlorki super. No, kwas moczowy 7,45, a norma od 3,5 do 7,2. Co to, dynamo czanowa się zbliża, czy co to jest? Muszę doczytać w internetach, co to jest. Ale to jest niedobry wskaźnik. To oznacza, że się szczawiany chyba, z tego co pamiętam, odkładają. Ale to może być od... Tam czasem browarka wypiłem, no to może od tego, albo od wody mineralnej. Też czytałem, że to nie jest takie super, no ale mniejsza z tym. Także badania są super, morfologia też na pewno będzie super. No, mogłem już tego nie robić, ale już mówię, jak zapłaciłem prawie 300 zł za to wszystko, to niech zrobią ten mocz, tylko niestety mocz już był
nie z pierwszego, jakby to powiedzieć, wytrysku, tylko z drugiego albo i z trzeciego. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem poinformować Państwa, że będzie na pewno jeden unpacking. Przyszło pudło z Morele z częściami komputerowymi, ale to teraz nie będę robił, może jakoś pod wieczór. No co jeszcze? No to tyle chyba z ogłoszeń. Niestety powietrze delikatnie, bo delikatnie, ale schodzi z tylnego koła. Nie mam go przebitego, także wróciło skrzypienie, ono jest trochę mniejsze. Nie wiem już, szanowni Państwo, co robić. No nie powinno koło z opon powietrze z opony schodzić. To jest opona bezdętkowa w tym Giancie. No problemy są, ktoś mi chyba źle życzy. No nic no, ale kto może mi źle życzyć? Przecież ja jestem chłopak dobry, sympatyczny, na pewno wszyscy mi dobrze życzą, także po prostu tak trafiłem. Szanowni Państwo, dzisiaj mi się śniły wąskie mieszkania. Że miałem takie mieszkanie, to był taki obleśny pokój z materacem. Niedobry sen, powiem Państwu. Niedobry sen, nie powinienem dzisiaj wsiadać na motocykl, ale tak wsiądę, bo jest ładna pogoda. I był długi, ja mówię, co taki ten pokój mały, mówię w śnie, ale był długi bardzo. On przechodził dalej, ja mówię, przecież to jest kostnica w szpitalu. No, coś niedobry znak, taki sen o własnym mieszkaniu, to jest coś niedobrego. I kilka mieszkań mi się różnych śniło. Czaiłem się na kogoś w mieszkaniu, ale nie żeby coś złego zrobić, jakoś tak się czaiłem, żeby coś przyuważyć czy coś. Także były elementy mieszkań. 5, 6 może mieszkań było. Tak więc, szanowni Państwo, no troszkę jakiś zły znak, nieświadomość daje mi znaki, że coś, znaki dymne. Tylko byłoby fajnie, żebym ja ten język nieświadomości rozumiał, bo parę wzorców jakichś wyłapałem w snach, wiem co chcą mi przekazać, ale to tak z 1% może, a reszty nie rozumiem ni w ząb. Dobra, także szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj powiedzieć, może to tak zabrzmi pesymistycznie, ale wbrew pozorom jest to bardzo optymistyczne. O co się rozchodzi, szanowni Państwo? Ano, rozchodzi się, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, że jestem smutny i się zastanawiam. Zacząłem badać przyczynę swojego smutku. I powiem Państwu, że jednak zamknę okno. To są hałasy. Już wytargam tego Briana za futro. Krótko tu będzie z nim. Wczoraj miauczał w nocy, dzisiaj miauczał w nocy, o 5 rano, słuchajcie. Miauczał jak dziewczynka. Ja go trochę wytarmosiłem wczoraj, mówię, zobacz jaka ta dziewczynka. To jest taka kobieta w męskim ciele. Chciałem, żeby był silny, żeby był piękny, potężny, taka pizdeczka urosła, płacząca ciągle. Ja żartuję oczywiście, ja go rozpieszczam, go jak dziadowski bicz i psa też. Także nie słuchają mnie, nie szanują, ale przynajmniej mają dobre życie tutaj. To się dla mnie liczy, nie muszą mnie słuchać. Także tak, zresztą ta Afionia, to ten mastif tybetański, to jest taka rasa, którą jest bardzo trudno ułożyć. Ona taka nie okazuje emocji. Na palcach dwóch dłoni i jednej stopy można by policzyć sytuację, kiedy ona ogonem machała. No co to za pies, który ogonem nie macha? Jeszcze rudy. Wyobrażacie sobie to? Smutny, rudy pies. Taka karma. Poza tym, nie wiem, czy Państwu mówiłem, ale Fiona ma typowy IBS. Ja nie wiem, jak to się nazywa. Musiałbym porozmawiać z kimś na ten temat, kto się zna na psach. Ale powiem Państwu, że ona ma IBS. Ona ma praktycznie to samo, co mam ja. Na przykład wczoraj był stres, bo tam przyszedł ktoś, jakaś pani przyszła, przyszedł taki znajomy z dzieckiem, z małym takim chłopcem i słuchajcie, ona ze strachu była w domu i zrobiła siku pod siebie. Się bardzo przestraszyłem tego, ale ona, jak ktoś jest dorosły, ona się dziecka przestraszyła, nie? No to bardzo miły chłopiec był, dałem mu zestaw do sklejania i jeden czołg Pantera taki w 70% sklejony i sztukasa, którego nie dokończyłem. Znaczy dokończyłem składać, ale nie pomalowałem. I powiem Państwu, dałem mu trochę farbek jeszcze, to się ucieszył i zresztą ja w ogóle lubię z dziećmi rozmawiać bardzo, także ja szybko nawiązuję kontakt z dziećmi bardzo. Powiem Wam, że
Kurczę, gdybym miał pewność, gdyby Bóg, dobry Pan Bóg mi powiedział, że moje dziecko nie przejmie po mnie choroby i BS-u i nie umrze, albo nie będzie jakiejś tragedii, żebym się nie załamał psychicznie, to może bym sobie strzelił jednego albo dwa bobasy. Powiem Państwu, że ja lubię w sumie dzieci, ja taki jestem, lubię się zajmować dziećmi. Jakiś mam dryg do tego, powiem Państwu. Mam dryg jakiś i dzieci intuicyjnie wyczuwają, że taki jestem, taki fajny, nie? I powiem Państwu, żebym sobie strzelił te dwa bachory. Poszukałbym sobie jakiejś zgrabnej, ładnej mamusi i ją, jak to mówią młodzi, zalałbym formę konkretnie. No, jest to obrzydliwe może powiedzenie, no ale jestem prostym chłopakiem, więc mówię jak prosty człowiek, a nie tam jakie tam profesory czy doktory marketingu, mistrzowie jedno-dwustronicowych prac doktorskich, naukowych. Także, szanowni Państwo, gdybym miał pewność, to bym sobie strzelił jakiegoś bachora, ale no niestety pewności nie mam, więc odkładam ten pomysł może w następnym wcieleniu. Także tak. Szanowni Państwo, Miśka Fionusia ma IBS, jest strachliwa, jest nerwowa. Z tego, co się dowiedziałem, to już Państwu mówiłem, tam, gdzie moja przyjaciółka pojechała, kawał drogi był i wzięła ją, to niestety tam w tym, ja nie wiem jak to nazwać, jak to się nazywa? Czekajcie, stadnina jest dla koni, a gdzie się trzymają psy? Schronisko? Nie. No miejsce, gdzie się hoduje psy na sprzedaż. To skurwysyn ją bił i po prostu to jest tak, że niektórzy ci handlarze zwierząt, żeby utrzymać porządek, to są duże psy, niesforne, to napierdalają je. I Miśka od początku miała taka, się bała na ulicę. Ja już z nią od roku nie byłem na spacerze na mieście, bo o ile jeszcze szliśmy tam w takie miejsce jedno, no to jeszcze jakoś się dało, ale jak wracaliśmy, to ona biegła. Jak ja nie biegłem, no to kręgosłup sobie niszczyła, bo musiałem ją mocno na smyczy trzymać. No to biegłem za nią, no ale to ani wygodne, ani nic, ona się bardzo denerwowała. Także no, do lasku czasami chodzę koło posesji, tam rzadko kto jest, ale jak ona usłyszy, że ktokolwiek jest, to już w paniki dostaje, chce wracać. No tak, to ogólnie wspaniały pies, no tylko jest lękowcem. Ja niestety, jak pies był wzięty, nie miałem takich umiejętności, żeby czy terapią behawioralną, czy to mówią, że to najlepiej tymi klikami, nagradzaniem. Ja się po prostu na tym nie znam. Ja się po prostu na tym nie znam i nie umiem pracować z psami straumatyzowanymi, a szkoda. Myślę, że kiedyś, jak już bym się troszkę jakoś ogarnął z tym wszystkim, prawdopodobnie bym chciał, żeby się tego nauczyć. No ale to już popełniłem błędy, Miśka ma 7 lat. Zostały popełnione duże błędy. No co, no człowiek był miły, a pies potrzebuje jednak, trzeba wiedzieć, jak z psem zarządzać. No i tyle, no jest dobrze. Jest okej, naprawdę pies jest okej. Także powiem Państwu, że no tak jest z Fionusią, z Miśką. Rozpieszczam ją. Powiem Państwu, że tak jak doczytałem, mastif tybetański wybiera sobie jednego pana. I ja się z tego ucieszyłem. Ona, pies wybrał moją przyjaciółkę jako swojego pana, tak? Mnie tolerował, bardzo dobrze tolerował. To Państwo widzieli, ja się z nią bawię, ganiałem się z nią na spacery jakieś chodziliśmy. W śniegu ona uwielbiała biegać, jak była moda, także ją rozpieściłem. Ale panem była moja przyjaciółka tak naprawdę. Ale teraz powiem Państwu, że się bardzo tak do niej zbliżyłem. Bardzo się do niej zbliżyłem. I tak naprawdę, no zawsze jak przychodzę, to ją, ja to takie mam numery, że gadam cały czas do niej, jak na przykład w kuchni ona przychodzi, od razu mnie pilnuje. No to gadam, potrafię coś tam pichce w kuchni, no to sobie z godzinę z nią gadam. Robię jej wyrzuty, trochę ją upieprzam, ale wiecie o co chodzi, takim miłym, grzecznym tonem. Ona bardzo lubi, usypia jak zaczynam mówić. Bo kota to opierdalam jak się da, wypominam mu wszystko. No to wiecie, że to wiadomo, że to zwierzę nie rozumie, ale chodzi o to, że to ja tak lubię sobie poględzić. No i co? No i bardzo się zbliżyłem do niej. Bardzo ją przytulam często, głaszczę ją. Tak teraz podchodzę, biegnę, takie robię uniki na boki, biegnę, tak jak małpa krzyczę, łapię ją za łeb. Ona dosyć duży pies jest, łapię ją dwoma dłońmi za łeb i tak potrząsam i mówię, rudy pies, rudy pies, rudy pies. Bardzo lubi.
No ale ogonem nie macha. Nawet myślałem, żeby taki silniczek elektryczny zamontować, żeby ogonem machała. Nie no, żartuję. Ostatnio jej trzeba było dupę umyć. No niestety, no, na dwór się wzięło kundla i dupę się wymyło, no bo biegunkę miała. Także no, także tak to wygląda, szanowni. Bardzo się do niej zbliżyłem i uśpiłem już tutaj 4 albo 5 psów. Zakopałem osobiście każdego z nich. Znaczy, robiłem asysty śmiertelne. Nie polecam. Okropne uczucie, jak to niosłem. Chyba za pierwszym razem, czy pierwsze dwa psy, jak były zabite, to się tak spłakałem. Mówię, ale to nic, no, łopata w łapę i kopiesz i zakopujesz. Jeszcze się najgorzej bałem przy tych psach, że może jest jakoś, jeszcze żyje czy coś. Kurde, jakby się to obudził w tym ziemi. No szybko by umarł z braku powietrza, ze stresu, ale... Także no to tak jest. Także teraz dochodzi do mnie myśl, że za 2-3 lata będzie trzeba ją uśpić. Jeśli będzie zdrowa, bo jeśli nie pozwolę na to, żeby jakby miała raka czy coś, żeby ona się męczyła, bo tak właśnie tego kota, co w Warszawie mieszkałem z rodzicami, mieliśmy kotka Hanie i 2 lata ją męczyliśmy, robiliśmy, tata mój robił jej kroplówki, tata tego nienawidził, się bał, bo to trzeba było, ta Hania miała bardzo taką skórę cienką i trzeba było tą skórę tak złapać, taki fałd zrobić i w to igłę wbijać. Ja nie mogłem na to patrzeć nawet. Tata też się bardzo igieł boi, no ale no trzeba było robić. I żeśmy ją tak męczyli, ona już była słaba. W którymś momencie się zaczęła przewracać, jak chodziła, i postanowiłem, trzeba uśpić. Nie dopuszczę do tego, jak moja przyjaciółka będzie chciała, to koniec. Jak ja powiem, to jest ostateczne słowo. I po prostu uśpię ją, już wymyśliłem sobie tak, że załatwię jakieś dobre środki uspokajające, nasenne. W ogóle nie będę nic robił, tylko się ją uśpi od proszków, żeby zasnęła. Żeby w ogóle nie wiedziała, że coś podchodzę, nie dostanie żarcie, normalnie będę ją głaskał. Wszystko będzie bez zmian, no pewnie pies wyczuje po zapachu. Przecież człowiek adrenalinę wydziela, więc to w pocie jest, pies wyczuje. Ale jak uśnie, to wtedy się zadzwoni po weterynarza, niech przyjdzie. Niech uśpi ją przy mnie bardzo silną dawką. Jak już będzie pies totalnie nieprzytomny, no to wtedy wiadomo, szpila w serce i... No i co, no? Poczekać godzinę i zakopać, no. Sam będę na środkach uspokajających, to się spiorę się prochami totalnie. Albo jakieś narkotyki wezmę, albo alkoholu pić nie będę, bo to potem są emocje wywalone bardzo, ale na pewno jakieś benzodiazepiny wezmę i to dużą ilość. Także tak, no. Dobra, ale to może przejdźmy do audycji, się rozgadałem. Jakiś taki strumień myśli mi się włączył. Powiem Państwu, że dlaczego jestem smutny? Przyczyny fizjologiczne nie. Ja jestem ogólnie z natury wesoły, radosny, taki chłopak jestem, żywotny, ekspresyjny. Natomiast ekspresyjny, jak kogoś lubię, bo tak do obcych to jestem wycofany. Ale nie tak, żeby jak Asperger, tylko no, zdrowo wycofany jestem, myślę. To sobie zostawiam swoje reakcje na czas poznania drugiej osoby, bo już się wiele razy naciąłem. Zacząłem być otwarty, a miałem do czynienia z jakimś chamem czy coś i potem było nieprzyjemnie. Miałem jakieś przykrości albo musiałem kogoś za szyję złapać i powiedzieć, że mu wyjebie. No, czy jakoś tak tam. No, także powiem Państwu, że... ten smutek wypływa z takiej... z takiego, myślę, mojego zrozumienia faktu istnienia. Ja jestem smutny, ponieważ gdy uświadomiłem sobie, jak wygląda moje życie, to nie chodzi o to, choroby czy o coś, źle nie mam, są ludzie bez nóg, z ciężkimi chorobami. Ja widzę po tych badaniach, że mimo rabunkowej eksploatacji mojego organizmu, ja widzę, że przecież ta dieta, którą stosowałem, nie była jakaś super zdrowa, ale mój organizm jakoś jeszcze ma te siły żywotne, że jeszcze te wyniki są całkiem niezłe. No wczoraj się fatalnie czułem, mówiłem Państwu, myślałem, że jakieś zatrucie wirusowe czy coś, nie daj Panie dobry Boże, ale czuję się dobrze dzisiaj. Coś mi zaszkodziło wczoraj, nie wiem co, może coś zjadłem, może coś wypiłem, nie wiem. Ale powiem Państwu, że życie większości ludzi, praktycznie wszystkich ludzi, jest bardzo standardowe. Jest dokładnie opisane od A do Z.
tu się zasmucisz, tu się ucieszysz, tu coś dostaniesz, jest jakieś podniecenie. Tu zabiorą ci coś, co uważasz za swoje, albo zachowają się nie tak, jak uważasz, jakie normy masz wpojone, kulturowe, cywilizacyjne. Życie człowieka w gruncie rzeczy od kołyski do śmierci jest już takie same, no. Trochę radości, trochę smutku. Umierasz, przychodzi następne pokolenie. Też ma trochę radości, też ma trochę smutku. Idą za swoimi celami, rezygnują ze swoich celów. Jakie to ma znaczenie? Marność, marność, wszystko marność, jak mawiał Kohelet. I powiem Państwu, że te wszystkie emocje, te wszystkie stany emocjonalne, czyli to wszystko, co nas popycha. Lubimy seks, bo natura chce, żeby byli nowi ludzie. Władca chce mieć ludzi do żołnierzy na pole bitwy. Rząd chce mieć też ludzi, którzy będą wytwarzali dobra i usługi. Kapłan chce mieć dużo owieczek, które będą płaciły. Także no, każda struktura większa chce dużo ludzi. Korporacje chcą, żeby było dużo ludzi, bo będzie dużo ludzi kupowało. Czyli wszystkie te rzeczy, którymi się cieszymy, są tak naprawdę po to, żeby to się wszystko jakby tak kręciło w kółko, jak w kołowrotku. Więc to wszystko już jest opisane. Lubimy dobrze podjeść, bo no, musimy być zachęcani do jedzenia, żeby nasza maszyna, cudowna maszyna zwana ciało, organizm, zwana ciałem, organizmem, żeby miała paliwo. Musimy pić, żeby mieć paliwo. Jak tego nie robimy, nie jemy, nie pijemy, to czujemy się coraz gorzej, czyli zmuszani jesteśmy do tego, żeby paliwo zatankować do mechanizmu. I wszystkie te radości, wszystkie te smutki, te potrzeby, żeby być kimś sławnym, czyli żeby nas rozpoznali, żeby nas lubili, potrzeba władzy, żeby ktoś nie mógł mnie zranić, żebym za mordę trzymał, żebym mógł kontrolować wszystkich, żeby nimi nie mogli zranić. To są wszystko takie motywy. I płynące z tego radość albo ból. Radość, gdy coś osiągasz, i ból, gdy tego nie osiągasz. To jest wszystko z góry zaprogramowane, opisane. My żyjemy jak zwierzęta, tak naprawdę. Zwierzę przychodzi na świat, jest eksploatowane na jakieś futro, na mięso. I my też żyjemy. Mamy zaprogramowane rzeczy, z których się cieszymy. Żyjemy dla tej radości, dla zabawy. Zapominając, że te poczucie zabawy, luzu i radości to są motywatory po to, żebyśmy się rozmnażali i żyli. Przecież tak jak spojrzysz z góry, zwłaszcza w trakcie medytacji, to ludzkość na tej planecie to jest taka ferma kurza albo zagroda ze świniami. Niby możemy więcej niż świnia. Wiadomo, stworzyliśmy kulturę, cywilizację, są języki, są dzieła sztuki, mamy gigantyczną technologię, a świnia nie ma nic. Ale może są też wysoko zaawansowane istoty, dla których nasza cywilizacja, religia, poziom technologii to też jest to, co dla nas są świnie. I nas eksploatują. Może jesteśmy jedną z wielu klatek z królikami do ubicia. A kto udowodni, że nie? Przecież my nawet nie wiemy, czym jest kula ziemska, na której my żyjemy. Nie wiemy, co jest w głębinach, nie wiemy, co jest w środku Ziemi. Poznaliśmy dopiero Księżyc. I to też jest masa teorii spiskowych. Ja się na tym nie znam i będę się wypowiadał. Gdybym był na Księżycu osobiście, to bym Państwu powiedział, ale kiedyś wysłali w kosmos psa Łajkę Rosjanie. Ja bym wysłał na Księżyc Briana. Nie no, gdzie to takiego skunksa wysłać? Także to on by się tam nadał, to skubaną wszędzie przeżyje. To jest takie zwierzę bystre, że tylko takie małe jest. No nie urósł, cholera. Może mu Mietka zapisze, przepisze, co? Co wy na to? Dać mu kurację 3-miesięczną Mietka, żeby trochę podrósł. O Boże, kochany. Ale dają, nie wiem czy wiecie, dają sterydy psom tym bojowym. Także tak. Szanowni Państwo, jestem smutny dlatego, ponieważ sobie uświadomiłem, jaka jest kondycja ludzkości. I że te wszystkie cele, zobaczcie, jaka kobieta radosna, bo dzidzie ma, bo rodzinę założyła. A to są wszystko cele cudze. Ktoś tak nas zaprogramował, żebyśmy cudze cele spełniali. Czujemy radość, czujemy zabawę, jest dancing, alkohol, bawimy się, piękne dziewczyny. Panowie tutaj są potężni, silni, skaczą na główkę do pustego senu, biją się. Panie zadowolone, dupkami kręcą, podniecone, bo inni na nie patrzą.
myślimy, że to jest coś cudownego, że to jest taka zabawa. Tymczasem taniec dla kobiety jest pokazaniem swoich wdzięków mężczyznom i wypatrzenie najbardziej seksownego, żeby ten mężczyzna, który ma w miarę najlepsze geny, ją zapłodnił. To nie jest zabawa. To jest ktoś nas zaprogramował, i kobiety, i mężczyźni, żebyśmy robili to, co jest dla naszego nadzorcy potrzebne. Albo dla naszego nadzorcy, albo dla hodowli ludzkich królików. Ludziny. Ludzina, tak jak my jemy wieprzowinkę, jemy wołowinkę, tak samo może ktoś ludzinkę je. Solą, pieczoną, smażoną, grillowaną ludzinę, a może jest wędzona ludzina. A może nie chodzi o żadne mięso nasze, na pewno nie chodzi, bo przecież się rozkładają ciała w grobach, tylko chodzi o jakiś rodzaj, na przykład energii, której jeszcze teraz nie mamy takiej aparatury, żeby to wychwycić, te fale. Dawniej nie wiedziano, że fale radiowe istnieją, wyśmiewano tych, kto tak mówili. Może nie mamy jeszcze takiej aparatury, która by wychwyciła, że ludzka istota generuje jakiś rodzaj energii, którym się żywią jakieś super zaawansowane istoty. Bo chyba nikt z Państwa nie myśli, że w tym gigantycznym wszechświecie żyjemy tylko my. To byłoby bardzo bluźniercze, to byłoby. To grzech tak myśleć. Na pewno nie jesteśmy sami. A skoro nie jesteśmy sami, trzeba sobie zadać podstawowe pytanie: jaki jest poziom cywilizacyjny istot? Może to są jakieś prymitywy kompletne, a może to jest jakaś super zaawansowana cywilizacja, a może to już jest tak zaawansowana cywilizacja, która żyje w jakiejś tak chmurze, tak jak Dropbox, tak w chmurze żyją, nie mają ciała. Są jakimś, ich świadomość jest w jakimś rodzaju energii, której nawet nie potrafimy wykryć, i mamy wytłumaczone duchy. Nauka coraz więcej rzeczy odkrywa. To, co dawniej uważano za cuda, teraz się okazuje być zjawiskiem, które nauka zbadała. Ja jestem wielkim fanem nauki. Uważam, że to, co nauka zrobiła, jak patrzę na. Ostatnio sobie kupiłem w Biedronce za 24,99 taki atlas z różnymi informacjami. Ja to czytam, setny raz czytam o renesansie, o wynalazcach, o wielkich królach. Następnego dnia wszystko zapominam. Taką mam pamięć. Ale jak to czytam i widzę, jaki był poziom technologii wtedy, a jaki jest teraz, no to zobaczcie, jakie my mamy ułatwione życie. To jest coś niesamowitego. Postęp technologiczny to jest fenomenalna sprawa. Ale ja uważam, że człowiek powinien jedną nogą delikatnie stać po stronie mistycyzmu, żeby tak nie wejść całkowicie w ten materializm, bo człowiek się staje wtedy pusty jak beton. Pusty jak beton. Naprawdę, niektórzy ludzie materialistyczni są dla mnie totalnymi głąbami, bo twierdzenie w 100%, że nie ma Boga i nie ma duchowości, jest dla mnie debilizmem. My na razie nie wiemy, co jest w głębinach oceanów. Nie wiemy, co jest w głębinach kuli ziemskiej. Nie wiemy, co jest w kosmosie. Nie znamy większości rzeczy. Nawet ciągle odkrywamy nowe owady, nowe gatunki zwierząt. My nie znamy swojej planety. I wychodzi gościu, który mówi o całym nieskończonym wszechświecie. Tam nic nie ma, nikt nie żyje, Boga nie ma, wszystko powstało z przypadku. Niby jakim fartem? Jakim fartem? Tak więc, szanowni państwo, trzeba stać jedną nogą po stronie mistycyzmu, a drugą nogą po stronie nauki. Ja jestem wielkim fanem nauki, uwielbiam rozwój nauki. Także tak, i czekam wreszcie na 100% metodę antykoncepcyjną dla mężczyzn, bo to jest zgroza, że mężczyzna nie może sterować swoją płodnością. Tylko, no nie, no jest niby wazektomia, robią już powoli, wchodzą. Słyszałem, że jest jakaś tabletka, ale to pewnie za 20 lat się okaże, że te tabletki niszczyły nam zdrowie. Także no, pozostaje prezerwatywa, ale i tu sprytne panie potrafią sobie poradzić. Także tak, szanowni państwo, jestem niewolnikiem, jestem biorobotem, jestem taką świnią tylko dla bardziej zaawansowanych cywilizacji. Jestem o tym święcie przekonany. Ja powiem państwu, ja od zawsze o tym wiedziałem. Ja to czułem, czułem to każdą komórką swojego ciała. Ja już nie chcę państwu mówić, ale jak miałem chyba, to było w Drohiczynie, ale to, jakie ja miałem doświadczenie, do tej pory nie wiem. Pamiętam dokładnie, co widziałem. Bardzo dokładnie to pamiętam. Niewiele z tamtego okresu pamiętam, ale to pamiętam. Ale już wtedy, jak byłem małym dzieckiem, już widziałem różne rzeczy takie, no,
Nie, może halucynacja, może jakiś jako dzieciak film obejrzałem. No ale jakie filmy były wtedy w telewizji? Nie, no już coś tam było fantastycznego, bo widziałem różne fantastyczne rzeczy. Ja dokładnie pamiętam, co widziałem. Jestem przekonany i wiem, że jest coś wyżej od nas i jest to tutaj obecne. Jestem o tym święcie przekonany, ale powtarzam Państwu. Ja tego nie wiem. Może jako dzieciak zbyt wrażliwy, zbyt strachliwy, zbyt taki no nadwrażliwy. Coś sobie wyobraziłem, może sen miałem i wziąłem to za prawdę. Być może tak jest. Nie zamierzam z Państwem na pewno się kłócić, bo pewności nie mam. Nie umiem tego udowodnić. Może jestem po prostu pieprznięty, może jestem psychicznie chory i mi się wydaje. Ale chyba nie ma problemu, bo ta moja choroba ewentualna psychiczna nie przeszkadza w niczym. Nikogo nie atakuję, nie jestem agresywny. Normalnie żyję, pracuję. Normalnie żyję jak normalny, prosty chłopak i tyle. Także pojadę sobie zaraz na rower, napompowany, pooglądać jakieś ładne dziewczyny, bo lubię sobie popatrzeć na ładne dziewczyny. Nie wiem jak Państwo, ale najpierw patrzę na tyłek, na nogi, gdy mijam patrzę na biust, a potem patrzę na twarz. No taki jestem już po prostu. Także ach, te tyłeczki, jak ja lubię patrzeć na te tyłeczki. Jestem fanem tyłeczków. Także tak. To jest to, tyłek to jest to. I zobaczcie. Czuję się upokorzony. Ja się czuję troszkę jak taka świnia. Ja się czuję jak biorobot, dlatego że. Dlaczego lubię patrzeć na tyłki? Jaka jest przyczyna, że patrzę na chodzące mięso, na chodzący ludzki organizm? A dlatego, że mnie tak zaprogramowano. Genetycznie dostałem program, że lubię patrzeć w miejsce, gdzie swój ejakulat umieszczam. No, tak się parę razy zdarzyło, że w różnych miejscach ten ejakulat umieszczałem swój. Także lubię patrzeć tam, gdzie jest to przydatne naturze, żeby spłodzić nowe dzieci. Czyli to nie jest tak naprawdę moje. Ja tak zostałem zaprogramowany. Zostałem tak zaprogramowany, żeby tak odczuwać. Lubię patrzeć. Ktoś mi zaprogramował uczucie przyjemności, gdy patrzy na kobiece tyłki. No co mam poradzić z tym? Lubię kobiece tyłeczki. Lubię popatrzeć na zgrabne nogi w rajstopkach, w pończoszkach. Lubię cycuszki. Lubię. No, stopy, powiem Państwu, dawniej się brzydziłem, a teraz coś w tym jest. Faktycznie dużo. Także, szanowni Państwo, no tak jest. No, no lubię, po prostu lubię i co mam poradzić? A to nie jest moje lubienie, tylko to jest zaprogramowane. Zaprogramowane we mnie. Także chciałbym sam decydować za siebie, chciałbym czuć, kim jestem, co tutaj robię. Ale nie zawsze można to zrobić, bo człowiek tylko odczuwa i widzi to, do czego jest zaprogramowany. Przecież nie patrzysz na masę rzeczy, które ci nie interesują, tylko patrzysz na to, co sprawia ci przyjemność, co cię interesuje, a są to rzeczy w większości, które zostały nam zaprogramowane, czyli jak świnia jest na ubój, a my jesteśmy zaprogramowani na rozpłód i być może na inne rzeczy, których jeszcze nie postrzegamy, nie możemy jeszcze ich zbadać. Także tak, szanowni Państwo, no to tyle. Jestem smutny, bo jestem jak świnia, jestem sterowanym przez cudze impulsy, istotą, która żyje tak, jak inni zagrają. Marzę o wolności od tych impulsów, które każą mi robić coś, co nie jest moje, tylko to, co służy do tego, żeby ludzkość się rozmnażała, żeby sobie tam żyć i tak dalej. No wiecie Państwo na pewno, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Szanowni Państwo, idę na rowerek. Troszkę te swoje programy pouruchamiać przyjemnościowe. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Cześć.